Dobra. Lecimy z pozycji bocznej. Jest przeciwnik, atakuje nas. Wchodzi do pozycji bocznej. Tutaj sobie dystansujemy jego rękę i za, tutaj za jego łokieć dystansujemy go za barkę. Jeżeli on na nas nie wchodził, tym kolanem tutaj wchodzimy, tak byśmy wchodzili do szyi. Tu kładziemy na jego szyję, palce do góry. Tu go możemy dystansować. Ciężko mu teraz na nas wejść, bo jest bardzo dobry dystans. Co robimy dalej? Zjeżdżamy sobie, łapujemy sobie za jego rękawek, za drugi rękawek. Tu jest dystans. Wchodzimy sobie hakiem za jego rękę. Tą rękę przekładamy na bok. Tą rękę przekładamy sobie tutaj na jego biceps. Mamy już tu kontrolę. Tu jest liana, tu jest dobra kontrola. Jeżeli chcemy, możemy sobie przełożyć kontrolować całkowicie. Jak na talii, ona tu jest mamy kontrolę. Wycinek nam staje. Jeżeli próbuje nas wejść, możemy wrzucić do lewiny, czyli zawijamy nogę, przechodzimy tutaj. Jeżeli przeciwnik dalej nas wchodzi, możemy tą ręką sobie kontrolować, tu go zrywamy, wyłapujemy sobie ręką pod udem, a tą ręką wchodzimy za jego plecy. Nogę puszczamy na dół i ciągniemy go